Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozmowa dnia, nasza telewizja sądecka, a dzisiaj w naszym studio gościmy dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, pana Roberta Ślusarka. Witam serdecznie. Witam serdecznie Panią, witam serdecznie Państwa. Panie dyrektorze, zaczniemy naszą rozmowę od najnowszej nagrody prestiżowej, którą Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu otrzymało. Pan ją odbierał, ale o szczegółach za momencik. Chodzi o to, że Muzeum Okręgowe jest w gronie najlepszych pracodawców przyjaznych pracownikom. Jak się udało zdobyć taką nagrodę? Jak się w ogóle pretenduje do takiego odznaczenia? Panie dyrektor, sam nie wiem. Gdybym wiedział, to pewnie bym odpowiedział na to pytanie. Oczywiście nominowana została instytucja przez Związek Zawodowy NSZZ Solidarność. I tutaj wielkie podziękowania kieruję w stronę naszej komisji zakładowej, również całej wspólnoty związkowej. To jest nagroda pracownicza, która pokazuje pewne relacje między pracodawcą a pracownikiem. To mi się wydaje, że tyle, jeżeli chodzi o mój komentarz w tej kwestii. Dostąpiliśmy dużego zaszczytu jako kierownictwo muzeum. Otrzymaliśmy nagrodę z rąk pana prezydenta Andrzeja Dudy tydzień temu. No i to jest taki wielki zaszczyt, którym możemy się pochwalić na Sądecczyźnie. Jesteśmy jedną z kilkudziesięciu instytucji, która w tej 13. edycji otrzymała to wyróżnienie. Wydaje mi się, że jest to, no, plasuje nas to w takiej czołówce instytucji, które sprzyjają jakby rozwojowi i także pracowniczemu, więc to jest tym bardziej wielka satysfakcja do mnie. Ale jak do tego doszło, trudno mi jest powiedzieć, ponieważ to były kulisy, w których ja nie uczestniczyłem, więc tutaj na pewno przewodniczący Jan Kociołek by więcej mógł powiedzieć w tym temacie. Uroczysta gala, w trakcie której pan odbierał tę nagrodę, tak? Tak, uroczysta gala w ogrodach prezydenckich, Pałacu Prezydenckiego, w obecności samego pana prezydenta, jak również i pani minister pracy, także i zaproszonych gości, wśród nich byli przedstawiciele pracodawców, Zrzeszenia Pracodawców Polskich, a także pan NSZZ Solidarność, czyli Związku Zawodowego, który przyznaje tę nagrodę corocznie. Pan Piotr Duda, który był jednym z osób jakby inicjujących i nominujących do tej nagrody naszą instytucję. No wielki zaszczyt, anturaż niezwykły, bo ogrody prezydenckie. No i wielka satysfakcja, że ta nagroda płynie jakby oddolnie, czyli jest jakby docenieniem naszych relacji pracowniczych w instytucji, którą jest mi zaszczyt reprezentować. Wspomniał pan o tym, że o kulisach nie wie pan zbyt wiele, natomiast rozumiem, że jakieś uzasadnienie w trakcie otrzymywania tej nagrody tak, było. Tak. Zostało to wyartykułowane za świetną relację pracowniczą oczywiście i zażegnanie pewnych procesów, powiedzmy, na gruncie relacji pracownik-pracodawca, więc myślę, że zostało to dość jasno wyartykułowane nawet w materiale firmowym. Cieszę się niezmiernie, że to dotknęło jakby naszej instytucji, mnie osobiście. Zawsze uważałem, że ta relacja między mną a moim koleżeństwem w pracy powinna polegać na zasadach personalizmu społecznego i tak to sobie niezwykle cenię, także w relacjach osobistych, ale przede wszystkim w relacjach pracowniczych, więc myślę, że to dotyczyło niejako tych naszych relacji pomiędzy nie tylko związkiem zawodowym, ale także i relacji pracodawca-pracownik. No to chyba ważne. Wspomniał pan też o tym, że jesteście jedną z kilkudziesięciu instytucji, chyba 20 instytucji otrzymało taki tytuł i zostało uhonorowanych w ten sposób. Czy jakaś taka garść informacji dla tych, którzy no niekoniecznie chcieliby się starać o tytuł, ale chcieliby i zależy im na tym, aby te stosunki pomiędzy pracodawcą a pomiędzy pracownikiem były dobre, poprawne, na miejscu. Co trzeba zrobić? Na pewno trzeba spełnić pewne kryteria, żeby zostać nominowanym. Myśmy takie kryteria spełnili, o ile mi wiadomo, więc to polega przede wszystkim na tych dwóch wartościach, dwóch filarach, na których wspiera się jakby
pewna relacja społeczna, czyli personalizm społeczny i solidaryzm. Więc my z tego wynika spełniliśmy te kryteria. Wśród prawie 140 instytucji wybrano nas jako instytucję kultury, co jest niezwykłym też dla nas wyróżnieniem. Oczywiście nie możemy się równać z takimi potentatami jak Tauron czy Cargo, niemniej jednak myślę, że przy tym zatrudnieniu 125 pracowników muzeum to także da się wyczuć, że w naszej instytucji panuje atmosfera sprzyjająca rozwojowi. To jest bardzo dla mnie ważne. Temu intelektualnemu, bo wiadomo, że mówimy tutaj o kulturze, ale także temu związanemu z relacjami pracowniczymi. To jest jakby chyba kryterium główne. Wspomniał Pan z ponad 120 pracowników. Ile tych oddziałów, gdybyśmy mogli tak przypomnieć tym, którzy zapomnieli, dawno też nie mieliśmy okazji rozmawiać ze sobą, ile tych oddziałów Muzeum Okręgowe liczy w obecnej chwili? Tak, w obecnej chwili liczy 4 oddziały, czyli 2 zamiejscowe i 2 miejscowe. W Muzeum Nowym Sączu, w ramach struktury Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, posiadamy te oddziały w Miasteczku Galicyjskim, w Skansenie Sądeckim, czyli to jest jeden z największych jakby przestrzeni historycznych w ogóle na terenie Małopolski, ale także i Dom Gotycki, Galeria Mary Ritter, nowo otwarty kilka lat temu gmach główny, który prezentuje określony sposób wystawiennictwa, jak również i oddziały terenowe, czyli Muzeum Lachów Podegrodzkich w Podegrodziu, a także oddziały oddalone o kilka kilometrów, czyli Muzeum Nikifora, także rewitalizowane ostatnio w Krynicy, i Muzeum Górali Pienińskich i Rusi Szlachtowskiej w Szlachtowej koło Szczawnicy. O ile Miasteczko Galicyjskie i Skansen Sądecki to są takie miejsca, które chyba każdy z Sądeczan, nie mówię tylko mieszkańców Nowego Sącza, odwiedził i przynajmniej raz w swoim życiu miał okazję zwiedzać, o tyle pewno te pozostałe oddziały są mniej, że tak powiem, popularne i może mniej takie powszechne, może nie popularne, powszechne. Co możemy w poszczególnych oddziałach zwiedzać? Myślę, że to jest też dobra okazja, żeby zachęcić Sądeczan, jeśli dawno nie byli, bądź wcale, być może są tacy z Państwa, którzy nigdy nie odwiedzali niektórych oddziałów Muzeum Okręgowego. Co i gdzie możemy zobaczyć, oglądać? No, oprócz tego, że oczywiście funkcjonujemy na terenie Nowego Sącza, w tych kilku filiach, które są pewnie Sądeczanom bardzo dobrze znane, to warto wybrać się poza Nowy Sącz, nawet kilkadziesiąt kilometrów, do Szlachtowej. Tam jest niezwykle ciekawe muzeum, które cały czas rozwijamy, z parkiem sensorycznym, z wystawą stałą, która prezentuje właśnie historię uzdrowiska w Szczawnicy, jak również i ten aspekt historyczny związany z rozwojem tego uzdrowiska, ale także ten kontekst związany z pewnym tyglem kulturowym, który tam można było zaobserwować przez w przeciągu tych 200 lat istnienia uzdrowiska, jak również i prezentujemy tą część etnograficzną związaną z ludnością zamieszkującą te tereny, czyli góralami pienińskimi, jak również i rusinami, czyli łemkami tam posadzonymi na tych majątkach królewskich, które były jakąś taką podstawą do rozwoju rusinów właśnie na tym terenie. To muzeum składa się też z części wystaw zmiennych, z całej infrastruktury tak naprawdę, która otacza i daje możliwości do większych eventów, eventów kulturalnych, jak również i do organizowania imprez, na przykład Rydek. Całkiem niedawno dokładnie, była ta impreza. Który będziemy chcieli realizować w najbliższym czasie. To jest duży oddział, on się cały czas rozwija. W zanadrzu gdzieś tam mamy także rozwój tej części skansenowskiej. Mam nadzieję, że to będzie także sprzyjać, czyli środki, które uzyskamy, będzie sprzyjać temu rozwojowi właśnie kulturalnemu w tej orbicie, która może jest oddalona od Nowego Sącza, ale niezwykle istotna dla tamtejszych mieszkańców, dla tożsamości kulturowych tamtejszych mieszkańców. Kolejny oddział to oczywiście Krynica z Muzeum Nikifora, z największymi zbiorami tego artysty. Tworzy się w tej chwili takie centrum, bo my przed 2 laty otwarliśmy nową ekspozycję po rewitalizacji takiej komplementarnej tego budynku. Myślę, że ta ekspozycja, którą zaprezentowaliśmy, która dotyczy twórczości Nikifora, no, wpisuje się w taki trend dzisiaj
dość charakterystycznym muzealnictwie, czyli w taką ekspozycję dynamiczną, gdzie można, że tak powiem, różnymi zmysłami zakosztować tego, co się znajduje w tej orbicie właśnie ekspozycyjnej. Oprócz tego, że są pamiątki po Nikiforze, to są różne także interakcje, które wprowadziliśmy w tą przestrzeń, choćby prezentacja filmu historycznego, jak również i pokazanie całego warsztatu od strony kuchni Nikifora. Co więcej, tam też znajdują się pamiątki po Nikiforze, czyli te artefakty, które są bezpośrednio związane z jego twórczością. No, co stawia nas w takich, można powiedzieć, w orbicie bardzo ważnych miejsc związanych ze twórczością Nikifora. Oprócz tego, że mamy największą oczywiście kolekcję jego prac, to także tworzymy pewne centrum badań nad jego twórczością w tej części Europy. Czyli taka działalność też badawczo-naukowa. Proszę jeszcze powiedzieć, bo muzeum to nie tylko stałe wystawy, to nie tylko to, co możemy oglądać w zasadzie przychodząc i stałe, i takie różnorodne, zmienne, okazjonalne wystawy, ale też mnóstwo imprez, które, jak rozumiem, mają za zadanie przyciągnięcie i mieszkańców regionu, i turystów, i zachęcenie do korzystania z tych dobrodziejstw kultury. Ostatnio mieliśmy taką ogromną imprezę i cieszącą się chyba raz, że już na stałe wpisaną w kalendarz imprez Sądecczyzny, ale też cieszącą się chyba w ogóle coraz szerszą popularnością. Chodzi tutaj o zlot samochodów zabytkowych, samochodów retro. Tak, oczywiście to faktycznie od kilku lat jest ogromny progres z tym związany. Jesteśmy jedynym takim, można powiedzieć, festiwalem tych zabytków, które dzisiaj już my jako muzealnicy interpretujemy jako zabytki techniki, ale także stylizacji, bo trzeba spojrzeć na to takim okiem, można powiedzieć, bardziej plastycznym. Patrząc na rozwój techniki, to jest jedna strona, i analizując, jak te, że tak powiem, mechanizmy pod maskami brzmią, to jest jedna strona, że tak powiem, zainteresowań naszych także odbiorców, ale druga to jest ta stylistyka, która jest niezwykła od, można powiedzieć, obiektów czy samochodów, które swoimi metrykami sięgają jeszcze przed wojnę, lat 20-30, gdzie ta stylistyka była bardzo niezwykle ciekawa, interesująca, po samochody, które prezentują już stylistykę, można powiedzieć, zmieniający się mód w motoryzacji i w tej stylizacji samochodowej. To jest coś niezwykłego. Myślę, że to są takie dwa, jakby dwie strony, rewers i awers, które prezentują te zdobycze, można powiedzieć, i kultury stylizacji samochodowej, ale także i zdobycze techniki samochodowej także. I chyba już impreza taka o charakterze ponadregionalnym. Tak, w tej chwili tak. Oczywiście to jest chyba jedyny taki zlot na taką skalę zorganizowany w województwie małopolskim, więc myślę, że możemy się tym pochwalić. Od kilku lat rozwijamy tą przestrzeń, coraz więcej jest chętnych. Coraz więcej załóg przyjeżdża z całej Polski, a nawet i z zagranicy. No, w tym roku oczywiście nam to uniemożliwiła pandemia w jakiś sposób i rok temu. Niemniej jednak widzimy progres coraz większy i coraz większe zainteresowanie osób, które przybywają właśnie do miasteczka galicyjskiego, na Sądecczyznę, gdzie także jest przewidziany objazd po różnych częściach historycznych Sądecczyzny. No, ostatnio oczywiście zwiedzaliśmy Gorlicę, Muzeum także Budownictwa Ludowego w Szymbarku, ale co roku tą trasę zmieniamy. Jeździmy od Krościenka po Nidzice, ale także te miejscowości tak zwanego Klucza Miast Sądeckich, które odwiedzamy tymi właśnie niezwykłymi zabytkami, które są prezentowane na rynkach tych starych miast. Pandemia to był taki czas, który mocno dał się we znaki nie tylko przedsiębiorcom, nie tylko biznesowi, ale instytucjom kultury też, ponieważ to zamykanie, otwieranie z pewnością odbiło się na kondycji kultury, sztuki, muzeów, kin i tak dalej. Czy Państwo jako instytucja kultury wyszliście jakoś obronną ręką z tego, czy udało się gdzieś tam już złapać tą prostą? Tak, jeżeli chodzi o zachowanie miejsc pracy, jak najbardziej. Tutaj mieliśmy ogromne wsparcie naszego organizatora, czyli Sejmiku Województwa Małopolskiego, Zarządu Województwa Małopolskiego. I to jest szczególne uznanie dla zarządu, że i z pana marszałka, że udało się te miejsce pracy zachować w muzeum po to, żeby w nowej rzeczywistości jakby nieco odnowić tą naszą działalność i na inne tory ją w jakiś sposób przebranżowić.
Z pewnością pod kątem pracowniczym jak najbardziej. Wszyscy byliśmy w tym trybie pandemicznym, ale oczywiście muzeum pracowało. Nie zamykaliśmy się, bo w przypadku skansenu ta przestrzeń otwarta, gdzie prawodawstwo, jak również i ustawa covidowa przewidywała udostępnianie obiektów przynajmniej z zewnątrz czy w formie spacerowej w skansenie, to cały czas funkcjonowało, więc myśmy byli tak połowicznie tylko zamknięci. Oczywiście to zamknięcie nie należy brać w sensie dosłownym, bo trzeba też popatrzeć, że oprócz tego, że my organizujemy duże imprezy plenerowe, duże imprezy wystawiennicze, ale także formę edukacyjną, którą realizowaliśmy za pomocą online, to cały czas była, że tak powiem, emanacja aktywności muzeum. Więc nie zatrzymywaliśmy się, mieliśmy dobrze opracowaną stronę online, zakupiliśmy odpowiedni sprzęt, żeby takie lekcje muzealne przeprowadzać, ale także mieliśmy mnóstwo pracy gabinetowej, tej związanej z inwentaryzacją obiektów zabytkowych, ale także i z konserwacją, więc nie zatrzymaliśmy się tak naprawdę, cały czas funkcjonowaliśmy. Troszeczkę inaczej przebranżowiliśmy pracę. Większe akcenty w tym momencie musiały być rozłożone na pracę intelektualną, na pracę związaną z opracowywaniem zbiorów i konserwacji, ale także związaną z naszym bytem jako takim w tej sferze medialnej, czyli w sferze internetowej, online. To było dla nas ogromne wyzwanie. My do tej pory nie mierzyliśmy się z takim wyzwaniem. Udało się. Sprostaliśmy zadaniu. No i od tego czasu jesteśmy bardzo aktywni i na Facebooku, i na stronie internetowej muzeum, ale także w tej przestrzeni edukacyjnej online, którą realizuje cały czas muzeum, oprócz tej oczywiście rzeczywistej, czyli tej analogowej. Czyli pandemia ma też, czy miała swoją dobrą stronę, rozumiem, gdzieś tam tak, się wyrzekła jakiś inny potencjał, który drzemie w muzeum, i to jest bardzo ważne, bo zastanowiliśmy się nad tym faktem, jak dotrzeć do odbiorcy, i wtedy te instrumenty elektroniczne, jak również i sfera wirtualna niezwykle nam były pomocne, aby dotrzeć do osób, które wtedy były na tym odosobnieniu pandemicznym, czyli zazwyczaj pozostawały w domach. Ale w domu także można zwiedzić muzeum. To chyba coraz bardziej popularny też sposób zwiedzania w ogóle, taki wirtualny. Te plany na najbliższą przyszłość Państwa jako instytucji, oczywiście nie powiemy o wszystkim, bo to jest niemożliwe, ale gdybyśmy o takich najważniejszych wydarzeniach, które nas czekają w najbliższej przyszłości, mogli coś powiedzieć. Tak, muzeum od jakiegoś czasu realizuje inwestycje, czyli duże inwestycje w zakresie infrastruktury kulturowej. Zapewniliśmy sobie przez ostatnie lata takie przestrzenie jak Miasteczko Galicyjskie, czy rozbudowaliśmy w sposób naprawdę istotny skansen sądecki. W tej chwili on jest na tyle komplementarny, że my możemy mówić już o pewnych aspektach rozwijania przestrzeni ekspozycji na wolnym powietrzu. Natomiast oczywiście nie można powiedzieć, że nic się już nie da zrobić w tej przestrzeni, bo mamy w zanadrzu przede wszystkim uruchomienie szałasów pasterskich, czyli odtworzenie pewnej rzeczywistości, która zanika z naszej przestrzeni kulturowej. Także inwestycje związane z dużym projektem, który jest także w jakiś sposób firmowany przez województwo małopolskie, czyli ratowanie dworów małopolskich. To jest też duże wyzwanie, także o charakterze inwestycyjnym. Mamy swoje plany, na razie nie będę oczywiście zdradzał, o jakie budynki chodzi, ale chcemy także, aby w tej przestrzeni skansenowskiej jeszcze jeden obiekt został przeniesiony, czyli translokowany z jakiejś nieodległej przestrzeni Nowego Sącza. Także zależy nam bardzo na rozbudowie infrastruktury magazynowej, czyli tego, co zazwyczaj w muzeum się nie obserwuje, co niknie jakby z pola widzenia zwiedzających, czyli tam, gdzie można bezpiecznie przechowywać dla kolejnych pokoleń eksponaty, które muzeum gromadzi cały czas i które muzeum zakupuje do swoich zbiorów, i które świadczą także o potędze naszej przestrzeni kulturowej. Stąd też zamierzamy modernizować magazyny w skansenie i stworzyć komplementarny plan zabezpieczenia zbiorów, jak również i rozbudowę przestrzeni związanej z profilaktycznej, czyli przestrzeni pracowni konserwatorskich, bo to jest bardzo ważne, abyśmy pomieścili wszystkie nasze wyzwania w tym miejscu. No i kolejnym wyzwaniem jest oczywiście stworzenie warunków do funkcjonowania w domu gotyckim, który powinien podlegać gruntownej konserwacji, rewaloryzacji.
będziemy usilnie starać się, aby jednak takie działania podjąć. Budynek należy do parafii świętej Małgorzaty. Weszliśmy na ten punkt jakby już dyskusji w temacie związanym o przedłużenie funkcjonowania w tym miejscu, bo ja sobie nie wyobrażam, abyśmy zrezygnowali z tego miejsca jako muzeum, które jednak kojarzy się z tym jednym z najstarszych przyczółków w Nowym Sączu, na Starówce Nowego Sącza, więc będziemy starać się zachęcić władze diecezjalne, jak również i parafialne do tego, aby przedłużono nam te warunki umowy. Oczywiście to jest uwarunkowane od tego, że musimy stworzyć odpowiednie miejsce do funkcjonowania, czyli zainwestować w ten jakże niezwykły i zabytkowy obiekt na terenie Nowego Sącza, zlokalizowany właśnie na Starówce Sądeckiej. Więc na pewno czeka nas duże wyzwanie inwestycyjne, aby podjąć to wyzwanie i tym asumptem jakby wejść w pewien dialog z władzami kościelnymi, aby mogły nam przedłużyć jeszcze na jakiś czas funkcjonowanie w tym budynku. Tutaj te starania trwają i pan marszałek Witold Kozłowski podejmuje takie starania i także my będziemy się przygotowywać do dialogu w tej kwestii. Oczywiście jeszcze zostaje sprawa związana z rozszerzaniem naszej atrakcyjności, ale także oferty muzealnej. Mamy porozumienie z Stowarzyszeniem Nowosądeckiej Kolei, która przez lata gromadziła i której jestem niezwykle wdzięczny za to, że podjęła się dialogu z nami, aby przekazać część kolekcji w nasze ręce i abyśmy mogli otworzyć nowy jakby rozdział w muzealnictwie sądeckim, czyli pokazać potęgę Nowego Sącza, zwłaszcza w kontekście rozwoju linii kolejowej, tak, transwersalnej. I tutaj trwają starania, aby taki obiekt pozyskać i uzyskać też możliwość do dostępu do budynków, które stwarzałyby nam możliwość wyeksponowania tego dziedzictwa, które było gromadzone przez Stowarzyszenie właśnie Nowosądeckiej Kolei, które jest patronem takim, można powiedzieć, tej namiastki historycznej zgromadzonej vis-a-vis dworca w Nowym Sączu i która jest imponująca pod względem poznawczym, ale także imponująca pod względem zawartości tej kolekcji. To są osoby, które można powiedzieć w czynie takim bardzo oddolnym stworzyły tą Izbę Pamięci i my tak naprawdę działamy w strukturach organizacyjnych. Oni działali w strukturach o wiele bardziej trudniejszych i tutaj należy się im niezwykłe podziękowanie za to, że przez lata gromadzili te obiekty, które dzisiaj mogą świadczyć o, można powiedzieć, no tej bardzo ważnej części w historii miasta, czyli o rozwoju kolejnictwa w Nowym Sączu, którego, powiedzmy sobie szczerze, w XIX wieku, któremu zawdzięczamy ten renesans Nowego Sącza w dobie autonomii galicyjskiej. A czy już jest jakiś budynek, który mógłby spełnić takie oczekiwania i który nadawałby się, mówiąc kolokwialnie, do tego, aby tam ulokować muzeum? Miał być oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. My się rozglądamy oczywiście po nieruchomościach Nowego Sącza. Będziemy czynić starania, aby zarząd przychylił się jakby do naszych propozycji. W tej chwili dążymy do tego, aby kolekcja została przejęta przez muzeum z rąk stowarzyszenia, które bardzo pieczołowicie dbało o te obiekty techniki, ale także obiekty muzealne już dzisiaj, które posiadają wartość zabytkową i muzealną. Więc ten proces będzie trwał. Mamy nadzieję, że jeżeli już pozyskamy tą kolekcję, wtedy w jakiś sposób będziemy oczywiście musieli znaleźć miejsce, aby tą kolekcję pokazać, odpowiednio wyeksponować i pokazać tą wartość, która jest, wydaje mi się, że dla Nowego Sącza bardzo ważna. Dużo ambitnych planów. Trzymamy kciuki za to, aby się powiodły. Dziękuję za obecność w studio. Gratuluję nagrody, może jeszcze od tego powinnam zacząć. Moim widzom, internautom, przypominam, że moim i Państwa gościem był dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, pan Robert Ślusarek, dyrektor instytucji, która otrzymała nagrodę Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, panie.